Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj taki króciutki, aczkolwiek bardzo ważny film, tak mi się przynajmniej wydaje. W wielu moich filmach testuję radiotelefony, głównie pod kątem czystości sygnału nadawanego. Chodzi o to, aby nie zakłócać i tak już zaśmieconego eteru, nie zakłócać pracy innym. Większość testów pokazuje, że te urządzenia są niewiele warte. Testuję oczywiście w tym wypadku przeważnie dosyć tanie radiotelefony zza dalekiej wschodniej granicy. No i stąd przeważnie są te problemy. Niewiele urządzeń, które pokazywałem, oceniłem jako dobre i nadające się do pracy. Dzisiaj chcę Wam pokazać, a zwłaszcza dla tych niedowiarków, którzy twierdzą, że po prostu tak specjalnie pokazuję urządzenia, że to może coś jest nie tak. Na bazie Stabiloka, który ma też funkcję pomiarów harmonicznych, pokażę Wam jedno urządzenie. Nie będzie to test tego urządzenia, tylko chcę pokazać to urządzenie jako przykład dobrze funkcjonującego sprzętu. Już go włączamy. Jak widać, jest to Enitone. Radiotelefon dwupasmowy FM z emisją DMR. I na bazie właśnie tego urządzenia chcę Wam pokazać, jak takie urządzenie może funkcjonować. W tym momencie mamy ustawioną moc średnią. Przejdę na moc małą. To urządzenie na mocy małej ma około 1,5 W, czyli bardzo niedużo. Na mocy średniej to już jest 10, tak jak podają. Na mocy dużej ponad 20. Na mocy turbo 38. W tej chwili jesteśmy w paśmie 450 mega. Chodzi mi o pasmo 150. Dlaczego? No bo tu najłatwiej i najwięcej jest tych harmonicznych. Jednak w urządzeniach, które chodzą na paśmie UHF, czyli powyżej 400 mega, ten problem jest dużo mniejszy. Więc wracamy na częstotliwość nie 150, tylko 145, czyli środkowa częstotliwość pasma amatorskiego, moc mała, 1,30 W. I przechodzimy do analizera i miernika harmonicznych. Poziom odniesienia będzie plus 40 dBm, to co na górze widać. No i włączam nadawanie i patrzmy, co się dzieje. Poziom drugiej harmonicznej, jaki widzimy na wyświetlaczu, to jest minus 57-55. W tych granicach mniej więcej wynosi ten poziom drugiej harmonicznej. Jest to bardzo dobry poziom, spełniający wszelkie normy. W przypadku mocy średniej, tu już chyba musimy zwiększyć. W przypadku mocy średniej mamy minus 58 dBc, czyli poniżej poziomu głównego. I przy mocy dużej, nawet jeszcze lepiej, minus 60. Czyli widzimy w tym wypadku, że można zrobić dobre urządzenie. Dla ciekawości, dla tych, co chcą sprawdzić, wejdziemy na częstotliwość 435 mega. I zobaczymy, co nam tu pokaże. Jest to samo, minus 64, także bardzo, bardzo ładnie to urządzenie chodzi. Także widzieliście tutaj przykład dobrego urządzenia, które nie sieje. Można takie urządzenie zrobić. Jeżeli pokazuję urządzenia, które tutaj, w przypadku teraz tego przyrządu, to samo było na analizatorze widma. Ten jest już tylko przygotowany, że pokazuje same harmoniczne. Jeżeli pokazuję, że te urządzenia nie są zbyt dobre, to tak rzeczywiście jest. Te poziomy, które tutaj pokazaliśmy w przypadku tego urządzenia, spełniają wszelkie normy, jakie u nas obowiązują. Także takie urządzenie można bez problemu używać, bez obawy, że komukolwiek zakłócimy lub że łamiemy jakieś przepisy obowiązujące w tym zakresie. Także to tyle. Zapraszam do kolejnych filmów z testami i nie tylko. A ten miejcie na uwadze i dbajcie o to, żeby Wasze urządzenia pracowały tam, gdzie powinny, a nie zakłócały wszystkim innym dookoła możliwość pracy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.